grę chciałem przedstawić wam już bardzo dawno temu, ale jakoś nigdy się nie zgrywało. Teraz po ostatniej aktualizacji zrobiło się sporo szumu. Dużo graczy się spłakało, że to już nie jest to, że spierdzielili całą rozgrywkę. Więc pomyślałem, że to dobry czas, żeby wyrazić też swoją opinię. Zapraszam do oglądania. Wyjątkowo nie zaczniemy na nowym save'ie, jak to mam w zwyczaju, ponieważ powiedzieć o zmianach, które zaszły w grze, więc łatwiej mi będzie to zrobić na jednym z moich starych save'ów. Dość mocno rozbudowano i przebudowano frachtowce. Jest dużo więcej urządzeń, możliwości rozbudowy, możliwości budowy korytarzy na zewnątrz, co jest dla mnie dużym plusem. Teraz naprawdę można z frachtowca zrobić porządną mobilną bazę. Druga sprawa, co do frachtowców. Kiedyś był to po prostu większy statek. Teraz w końcu frachtowiec ma tej pojemności tyle, ile powinien mieć. Kontenery mieszczą tyle, ile powinny mieścić. Nawet można by było dać więcej, no ale w tej chwili już w zupełności to wystarczy. Jak widzicie, mam praktycznie wszystkie pierwiastki, które występują w grze. Sporo przedmiotów, żeby ich nie robić z pierwiastków, bo jestem trochę leniwy. A i tak jeszcze miejsca zostało w cholercie. Inna sprawa, technologia. Nie mam jeszcze wymaksowanej, więc ciężko mi powiedzieć, jak to wygląda z miejscem, no ale też no nigdy nie miałem potrzeby mieć jakoś tego od groma. Jak widzicie, zasięg hipernapędu jest ponad 3000, więc jest to nieźle. Przestrzeń magazynowa to chyba jest coś nowego. No i koordynacja floty też jest dość mocno, prawie że podwójnie podniesiona, więc dużo więcej nie trzeba. Co mnie boli? Boli mnie kombinezon. Wiadomo, no nikt nie lubi, jak się mu coś zabiera, prawda? A tutaj spójrzcie, jeszcze nawet nie przenosiłem technologii. Tutaj mamy sloty technologii. Nie wiem, czy można je rozbudować bardziej. Słyszałem, że istnieje możliwość rozbudowy do 60, ale nie wiem, czy to nie jest glitch. Także, no, technologia to jest słaby punkt tego patcha. Spójrzcie, wszystkie te wyszarzałe ikonki, które tutaj mam, to była technologia zainstalowana w plecaku, która była aktywna. W tej chwili nie można aktywować technologii w plecaku, więc postacie naprawdę zrobiły się dużo słabsze. Paradoksalnie uważam, że jest to na plus, ponieważ gra być może znowu zyska trochę dreszczyka emocji
i nie będziemy zachowywać się jak kosmiczny Rambo pędzący na złamanie karku, bo nic nie jest w stanie go zranić. Podobnie sytuacja się ma ze statkami. Tutaj akurat mam swoją igiełkę. Cała technologia, którą miałem w przestrzeni magazynowej, jest niestety nieużywana. Zobaczymy, jak to będzie w momencie, kiedy wymaksuję wszystkie wolne pola w technologii. Być może się poszerzy, być może nie. Co do multinarzędzia, tu chyba się dużo nie zmieniło, bo chyba tak miałem, możliwe, że nawet 6 pól doszło chyba. Ciężko mi powiedzieć, poczekajcie, zaraz zobaczymy na drugim narzędziu. Wróć, nie to. Dokładnie, tutaj widzę, że możliwość jeszcze jest rozbudowy o 6 dodatkowych pól, co dla mnie no, jest rzeczą zbędną, chyba że będą jakieś dodatkowe rzeczy, jeszcze dodatkowe technologie dodawać do multinarzędzia. Ponieważ mam to zrobione w taki sposób, że jedno multinarzędzie jest zrobione typowo pod eksplorację, pod badanie, drugie multinarzędzie jest pod walkę. Egzopojazd. Tutaj też się stało coś fajnego, ponieważ kiedyś egzopojazd nie miał właśnie slotu technologii. Wszystko montowaliśmy w ładunku, co zmniejszało przestrzeń załadunkową. W tej chwili ładunek osobno, technologia osobno. Dla mnie bomba. I to chyba wszystko by było z minusów. Ludzie naprawdę płaczą, bo no wyobraźcie sobie na moim przykładzie. O ile silniejsza była postać z tymi wszystkimi rozszerzeniami do życia, do tarczy, do odnawiania. W tej chwili trzeba będzie grać ciut ostrożniej, co jest na plus. Nie wiem, czemu ludzie płaczą. No ja rozumiem, że każdy nie lubi, jak się mu coś zabiera. No ale ludzie, kurde, co to za przyjemność latać postacią, której no nie da się zabić. Inna sprawa. W tej chwili dostaliśmy możliwość ustawiania sobie trudności. Na poszczególne elementy jest to podzielone. Czyli elementy przetrwania, stopień trudności, zasoby naturalne, sprint, ładowanie skanera, etc., etc. Więc teoretycznie osłabiono postacie, ale jeżeli ktoś sobie nie daje rady, nie ma problemu, żeby sobie tak zmniejszył poziom trudności. Oczywiście ludziom też się to nie podoba, no bo Jezu, jak to, jak ja gram na standardzie, a ktoś tu na minimalu, no kurde. Jeżeli ci to przeszkadza, to sobie graj na tym standardzie i go nie zmieniaj. No nikt nie każe przecież ci tego zmieniać. No po co? Jeżeli jest dobrze, jeżeli dobrze ci się grało tak jak się grało, nie grzeb w tym. Zapomnij, że jest taka możliwość i po frytach, no. Co ci przeszkadza, że ktoś ma ustawione inaczej?
co mi się bardzo podoba. Katalog i przewodnik. Został troszkę zmieniony pod względem właśnie graficznym. Weźmy na przykład co sobie weźmy? Technologia zgromadzoną wiedzę. Starożytne tablice. Jeżeli się nie mylę, tych opisów wcześniej nie było. Jest to fajna sprawa, jest możliwość poznania historii wszystkich ras. O, wszystkich trzech ras w sumie, plus Atlas, no to czterech. Bardzo fajnie właśnie buduje to lore całej gry. Jeżeli ktoś lubi takie smaczki, to naprawdę się postarali. Inna sprawa. Poznane słowa. Wcześniej też tego nie było, tylko że znasz ileś tam słów z iluś. I chyba do 5 czy 6 gwiazdek można było dojść. Teraz te słowa jakby wszystkie masz widoczne, tak? Także jest cel, wiesz do czego dążysz, co zbierać. Niby pierdoła, ale dla mnie naprawdę fajna, bo na własne oczy widzę ile jeszcze zostało mi do zebrania, bo tych słów naprawdę jest kolosalna ilość i człowiek się w końcu zniechęcał, o ile można latać i gadać, tak? Podobnie jest właśnie ze słowami Atlasa. Oj? Nie ten guzik, wybaczcie. Fajna sprawa, opisanie historii. Nie wiem, czy to było, czy nie było. Zauważyłem to dopiero teraz, po przebudowaniu właśnie katalogu. No, nie ma się czego czepnąć, naprawdę. No, to, co wprowadzono, co tylu ludzi uważa za minus, tak naprawdę jest zmianą kosmetyczną, uważam. W żaden sposób nie jest w stanie to popsuć gry, no. Ludzie, kochani, ta gra się rodziła w takich bólach, a zobaczcie, co z niej zrobili. Zresztą i tak powinniśmy się cieszyć, bo weterani z pewnością pamiętają update z 2018 roku, jeżeli się nie mylę, gdzie cały wszechświat został zrestartowany. Gdzie usunięto wszystkie bazy, odkrycia. Kurde, wtedy naprawdę ludzie mieli prawo się wkurzyć. Wyobraźcie sobie, poświęcacie dziesiątki godzin na budowę bazy, ściągacie update'a i się okazuje, że żadnej z baz nie ma. To dopiero był ból dupy. Co by nie mówić o No Man's Sky, osobiście uważam, że idzie w dobrym kierunku. Za to ja się zgubiłem. To na własnym frachtowcu. Jeżeli ktoś nie znał tej gry, nie słyszał o niej, to tak na szybko tylko wspomnę w tym materiale. Robisz co chcesz. Chcesz zostać handlowcem? Nie ma problemu, możesz handlować. Chcesz zostać piratem, możesz piracić.
chcesz zostać budowniczym, buduj. Odkrywcą, odkrywaj. Archeologiem też jest taka możliwość. Statków jest sporo. Nie ma może jeszcze jednej rzeczy, której żałuję. Kustomizacji statków. Chociaż wybór malowania. Nie wiem, być może kiedyś to zrobią. Nie wiem, czy serwery by to udźwigły. Wszystkie te statki, które teraz mijam, należą do mnie. Nie są może one jakieś tam super zajebiste czy coś. Po prostu wizualnie mi się podobają. Dalej. Model lotu całkiem przyjemny. Mało bolesny. Nie jest to symulator, gdzie trzeba znać pierdyliard klawiszy, żeby móc cokolwiek zrobić. Walki w powietrzu potrafią być wymagające. Nie są może trudne, ale potrafią zmęczyć. Walka na ziemi, no nie wiem, ostatnio walczyłem w swojej osadzie ze strażnikami. Tak szczerze mówiąc, no pojechali mnie trochę, ale też nie było to coś, żebym się napocił. Tutaj właśnie widzicie mój frachtowiec, fregaty, flotę fregat zbieramy po to, żeby móc je wysyłać na misję, ale o tym powiem więcej, jeżeli kiedyś zdecyduję się nagrywać gameplay. Tutaj są moje bazy. Chciałbym wam jeszcze pokazać tylko moją wioskę, bo możemy też zostać zarządcą wioski. Co prawda wpływ na jej rozwój no nie jest jakiś kolosalny, ale podejmujemy ważniejsze decyzje. Później wioska na nas, dla nas, nie na nas, zarabia. Tutaj właśnie mijam jedną ze swoich kopalni. Już nawet nie pamiętam z jakim surowcem, ale oh shit. Dobra, to nie miało być tak. Wsiądźmy sobie. Egzopojazd od razu się pojawił. Oj, strażnicy. A, właśnie będzie okazja teraz. Pokażę wam, o co chodzi z walką, że nie jest to jakieś, wielce trudne. Od czasu do czasu właśnie strażnicy atakują wioski, ale myślę, że ludzi.
teoretycznie Minotaur, czyli ten mech, powinien walczyć ze mną. Nie wiem, czemu tego nie robi. Chyba jeszcze tego nie ogarnęli, że tych strażników atakujących wioskę nie wykrywa jako wrogów. Zazwyczaj jest całkiem przydatny w walce. Poza osadą. Właśnie. Widzę, mamy nowe opcje zarządzania osadą. Zerkniemy, o co im tam chodzi, czego by od nas chcieli. Tylko pozbieramy wpierw szczątki strażników. Tak myślę, że być może gameplaya zacznę nagrywać na nowym save'ie, jak wejdzie nowa ekspedycja. Ponieważ poza zwykłymi trybami, takimi jak permadeath, survival, normal, czy teraz chyba wszedł jeszcze zrelaksowany, czy jakiś taki tryb. Są też... eventy. Teraz mi uciekło słowo, patrzcie. Fakt, mój mech by mnie rozdeptał. Każdorazowo ekspedycję zaczynamy jakby jako nową grę. Nie gramy w ekspedycji swoją postacią. Czyli od zera. Po przejściu ekspedycji save zamienia się na normala i można kontynuować grę. Dodatkowo wszystkie nagrody z ekspedycji można odebrać na każdym swoim save'ie, czyli to nie jest tak, że moja główna postać nie otrzyma nagród z ekspedycji. Co to jest? Publiczne tańczące. Astronomiczne drony kontrolne. Poczekajcie, bo tu muszę przeczytać, o co im chodzi. Dobra. Dajmy im opiekę społeczną. Mam nadzieję, że będzie lepsza niż polska służba zdrowia. Tutaj mogę odebrać sprężynki, polecieć na przykład na stację i je opędzlować. Przegląd osady, takie podstawowe dane. No mam małą liczbę ludności, no za cholercie nie wiem, jak to zwiększyć. No ale się staramy. To chyba na tyle, no. Jeśli chodzi o update, słyszałem, że przeskalowany został też rynek. Nie da się zarabiać tak jak kiedyś, że jednym lotem ze swojej kopalni można było stać się milionerem. No to chyba też dobrze, tak? No, starają się jakoś tą gospodarkę ogarnąć. I ludzie, kurde. Jednorazowo wydajecie na podstawkę. Zobaczcie, ile kontentu ta gra dostała od momentu jej powstania. I za nic nie kazali wam płacić. Nowe stroje, nowe budynki, nowe technologie, nowe statki, frachtowce. Wszystko dostajecie za darmo w ramach podstawki, za którą musieliście zapłacić. No ale to płacicie tylko za podstawkę, tak?
Popatrzcie na inne gry, co z nami robią. Kupujesz podstawkę, a oni ci wciskają różowe gacie za jedyne 99,99. Byle pierdoły dodają do gry, musicie za to płacić. Tu masz wszystko w cenie podstawowej wersji gry. Tak sobie budowałem kopalnię. Niestety, no, wykorzystałem tyle punktów, że chyba jej nie mogę przesłać na serwery, czego żałuję, bo bym się chętnie tym pochwalił, no ale... No ale... Jeżeli byście chcieli, żebym... gameplaya z tego zrobił, żebym zaczął od początku, dajcie znać. A ja myślę, że z przyjemnością... jeszcze raz zacznę od nowa. A na pewno zrobię to wraz z nową ekspedycją, która myślę, że niedługo powinna się pojawić. Z mojej strony to wszystko. Do usłyszenia, do zobaczenia.